tłumaczyć. Na sobie Balenciaga a Goyard. No to, że nosi Balenciagę oraz Goyarda. Goyard to też jest firma taka znana, bardzo droga, może mniej znana Polakom, ale torby Goyarda kosztują kurwa po 8 tysięcy, więc nie leci tutaj na tanio. Na sobie Balenciaga Goyard, Bari ti udelaj, do chlawy diru jak donat. Nie wiem co to znaczy, ale do dziury jak donat on tutaj nawija. Do chlawy diru, do wielkiej dziury jak donat. Beka, że chce ci się to tłumaczyć. Tłumaczę po prostu dla moich ludzi, którzy generalnie nie czają, a ja nie czaję czeskiego w ogóle, ale po prostu jestem w stanie wywnioskować to, bo to naprawdę nie jest trudne. Jeśli nie mówisz o penezach, tak my nie wolat. Jeśli nie mówisz o hajsie, to nie gadaj ze mną w ogóle, nie gadaj do mnie, kurwa, nie? Czyli po prostu, jeśli nie mówisz o pieniądzach, to nie mów do mnie. Miksuję Molly a Kolu. No to miksuję Molly, MDMA, z Kolą. Daisy Taki. Napij się tego. Ja będę Bugs Bunny, ty będziesz Lola. Czyli ja będę królikiem Bugsem, a ty będziesz Lolą, czyli jakby moją dupeczką fajną, jak się naczpamy razem MDMA. Prosta akcja. Prosta akcja. Dalej, Żabson. Ludzie chcą nauczać mnie, jak mam żyć, ale już trochę za późno. Po prostu nie przyjmuję do siebie nauk ludzi, ponieważ w momentach, gdy potrzebne mi były te nauki i tak dalej, to nie było tych ludzi, a teraz jest już za późno, ponieważ sam obrałem sobie drogę swoją i nie potrzebuję nikogo pomocy, żeby mi mówił, co ja mam robić w swoim życiu. Za długo niosę na to sobie ten krzyż, jak jakiś Marcelo Burlon. Oj, czekajcie, już tutaj wezmę. Słuchajcie, tutaj posiłkuję się itemem. Za długo niosę na sobie ten krzyż, czyli jakby za długo cierpię z tego powodu jakby z bycia sobą. Za długo jakby trwam w swoim przekonaniu, jak Marcelo Burlon. Marcelo Burlon, designer włoski, Marcelo Burlon, County of Milan. I jak widzimy, jego logo jest krzyż. Więc niosę ten krzyż jak Marcelo Burlon. Prosta akcja. Niosę krzyż jak Marcelo Burlon. Lecimy z tym dalej. Choć suki mówią, że w bani mam syf, to chociaż stylówę mam schludną. No mówią mi tak dziewczyny, że jestem pojebany po prostu. Przynajmniej nie jestem jakimś lujem jakich facet. Jakimś kurwa jebiącym żulem po prostu chłopem, kurwa, nie? Tyle. Ty znowu w kiblu walisz ten syf i ruchasz się z jakąś kurwą. Ty znowu w kiblu, w klubie spożywasz narkotyki niskiej jakości. Czyli generalnie syf po prostu, jakiegoś klepedrona walisz tam i ruchasz się z jakąś brudną dziwką po prostu. Tak zwaną pierwszą, lepszą dupą, która leci na ten klepedron. A ja w tym czasie z piękną, pachnącą księżniczką spędzam czas. Pytasz, dlaczego wciąż spełniam te sny, bo nawet nie śpię na próżno. Nawet podczas spania myślę o tym, co mam zrobić ze swoim życiem i powiem wam szczerze, czasem nawet budzę się przez to, że kurwa myślę po prostu przez sen o tym, co mam zrobić. Pytasz, jakbym wyjebał kubek kodeiny, wjeżdżam na bankiet na luźno. Po prostu kiedy wchodzę na jakiś bankiet, czy jakieś takie ważne, na jakieś takie ważne rzeczy, jakieś takie, inaczej, na jakieś takie imprezy, że tak powiem, takie dystyngowane imprezy, gdzie wszyscy się generalnie mega spinają, jak wyjdą i co, kto o nich co myśli, jak się ubiorą i tak dalej, i tak dalej. Ja na tą imprezę wjeżdżam na pełnym luzie, kurwa, w dresie generalnie. I nie przejmuję się tym. Jestem skuty w chuj i mam to w dupie, ponieważ jestem gwiazdą i nie będę, kurwa, się zastanawiał,
czy po prostu ktoś tam lubi moją stylówkę, czy nie, czy im się podobam, czy nie, mam w to wyjebane. Nie mów mi o elegancji, wypijesz pół flaszki, a tu jest napisane pół szklanki, ale wypijesz pół flaszki i kończy się burdą. Więc nie jestem skuty w ogóle właśnie. Więc wypijesz pół flaszki i kończy się burdą. No to tak, często mnie chcą pouczać jacyś ludzie, chcą mi mówić, kurwa, co to jest elegancja, że jestem chamem, że jestem niewychowany, że jestem taki i taki. Wypiją, kurwa, pół wódki i się zachowują jak świnie, kurwa, z obory po prostu. Prawda? Prawda. Spotkałaś takich? Bardzo dużo takich spotkałam. Spotkaliśmy takich ludzi. Więc generalnie zachowują się jak świnie z obory po pół flaszki, a sami, kurwa, pouczają. Ja jeżdżę od restauracji do restauracji jak Antony Burdą. No i tutaj mówiłem już wczoraj na live z White'em, jest to tribut mój dla znanego restauratora, gościa, który miał swój program, generalnie mega ważnej postaci w świecie kulinarnym, Antony Burdona, Antony Burdon, który już nie żyje niestety, więc jest to mój taki jakby tribut dla tej osoby. Dla tego pana, niech spoczywa w pokoju i generalnie jesteśmy mu wdzięczni za to, jakie zostawił legacy za sobą. Dobra, wchodzimy do zwrotki Izomandiasa. Jakub ma girls, Jakub ma chains. No, chyba nie trzeba tłumaczyć. Jakub ma dupy, Jakub ma łańcuchy. Jakub to jest imię Izomandiasa, więc jakby wiadomo już tutaj, że Jakub ma dupki i Jakub ma łańcuchy. Rykam isem, że Jakub będzie całoświatowej. Zobaczycie, że Jakub będzie całoświatowy, czyli jakby będzie międzynarodowy. Tutaj Jakub mówi po prostu, że jego kariera będzie międzynarodowa. Kradniesz mój styl, kradnę twą bej. Kradniesz mój styl, kradnę twoją dupeczkę. Hej, Jakub będzie zeseledowej. Tu nie rozumiem, szczerze mówiąc. Uż, hej, nic nie rikej. Jest styl, idę o to zabity traku, jestem winej. O kurwa! Jeśli chodzi o zabicie kawałka, jeśli chodzi o zabicie, kurwa, tego kawałka, jestem winny. Czyli jakby, jeśli chodzi o to, że rozjebałem ten numer, to jestem winny, że jakby zabiłem go, czyli on się przyznaje do tego, że zabił numer, kurwa, że jakby zabił swoimi wersami. Jestem winej. A cash do ruki mi dej. Rikam cash do ruki mi dej, że daj mi hajs do ręki, robię hajs, dawaj mi go do ręki, czyli jakby do ruki mi dej, daj mi do ręki ten szmal, a die toho dost, aż będę miał dość, Izo je boss, milion plus je monopol jak Fox, milion plus to jest ekipa Izomandiasa, Izo jest bossem, ekipa Million Plus to monopol jak Fox, czyli telewizja Fox generalnie, która ma monopol, jak wiadomo. Cóż ich tej furt, a nie na jedną noc? Tutaj nie rozumiem. Ja myślałem, że tutaj chodzi o to, że na jedną noc właśnie dupki. Cóżek tej furt, a nie na jedną noc. Nie wiem, że on chce czegoś chyba na dłużej niż na jedną noc. Że chce ciebie na dłużej niż na jedną noc. A w Polsce 500 plus ekipa, dokładnie. Pijemy wino nie wos, mam too much sos. No to pijemy wino nie wos, no to wiadomo, pijemy wino, a nie wodę. Mam too much sos, no to... Że mam za dużo swagu, kurwa. Too much sauce. Follow up do kawałka Lilu Ziverta. Too much sauce. Padaj prachy, to je dest. Flex. Tutaj nie rozumiem. Zlato na zuby, a kerku. Bowling, dewaty mik. Złoto na zębach i na karku. Bolin, że jakby on tutaj flexuje. Dawaj mi mic. No i w ten sposób przetłumaczyłem, kurwa, dwie zwrotki tego człowieka. Teraz wierzam ja. Żeby robić ruchy, nie muszę śmigać w krawacie. Żeby, kurwa, wchodzić do takich eleganckich miejsc i tak dalej,
Nie muszę śmigać w krawacie, nie muszę zakładać krawatu, nie muszę iść na wesele w krawacie i tak dalej, nie muszę iść do firmy typu Adidas, Coca-Cola czy inna firma w krawacie. Wchodzę tam po prostu w bluzie z kapturem. Nie zakładam muchy, no bo aż za dobrze łapię. Czyli podwójne znaczenie, nie zakładam muchy tak jak tego krawatu, bo nie potrzebuję jej, ale za dobrze łapię, czyli jakby kumam, nie muszę zakładać muchy, bo za bardzo kumam tą akcję, udostępniona story, nutkę mordko, brawo. Za bardzo kumam tą akcję, więc nie muszę wchodzić w jakimś outficie, bo jestem zbyt kumaty kurwa na to i mogę to załatwić inaczej, ale nie zakładam muchy, no bo aż za dobrze łapię, bo jestem żabą, czyli łapię muchy po prostu, rozumiecie o co chodzi. To jest taka tutaj przenośnia zwierzęca, żabowa. Zobaczcie na moje ciuchy, jakie eleganckie, no to nie muszę tłumaczyć, jakby eleganckie ciuchy, że jakby zajebiste, nie że kurwa garnitur, tylko zajebiste. Przyciągam, a tutaj ktoś napisał, przycinam te suki, ale przyciągam te suki, które znają się na trapie. No raczej z takimi dziewczynami normalsowymi, co nie słuchają muzyki trap, się nie spotykam. One ze mną też się nie spotykają, w tym samym czasie jakby nie spotykamy się oboje. Raczej te, które się znają na trapie, lubią się po prostu ze mną spotykać. Ona się na mnie pyta, czy zaproszę ją na chatę. Ej, jakbym znała telepatię. Czy jakby czytała mi w myślach, bo ja już chcę ją zaprosić na chatę, a ona mnie pierwsza pyta o to, czy zaproszę ją na chatę. Czyli przeczytała mi to w myślach. Czyli po prostu zna się na telepatii. Ma moc telepatii. Jadę po gumki na stację. Nie wiem, czy to eleganckie. Tak jak wspomniałem wczoraj, trzeba się zabezpieczać. Trzeba dbać o antykoncepcję. Więc jadę po te gumki na stację, bo po prostu nie ma ich w domu. Nie wiem, czy to eleganckie. Raczej nie, ale tak jak mówię, trzeba się zabezpieczać. Więc jadę na tą stację, bo jest tylko stacja otwarta w nocy. Kumacie o co chodzi, bo jest już po prostu godzina późna, chcę w nią wejść, nie mam gumek, więc jadę po gumki na stację. Ona się może wkurwiać, ja nie wiem czy to eleganckie, ona pewnie mówi, że to nie eleganckie, ale no chuj. Przeżyjemy to jakoś, została tak czy siak. Nie wiem czy to eleganckie, że ciągle mnie legandzie. No, nie wiem czy to jest eleganckie czy nie, ale robię to. Mam 10 gramów w blancie, no to wiadomo. Weź lepiej zamów żarcie, robi się gastruwa. Wszystko co jest w karcie. Biorę wszystko co jest w karcie. No nieraz po prostu zamawiam kurwa połowę karty, bo mam taką gastruwę. W końcu to jedzą moi ziomale po prostu, nie ja, bo ja nie jestem w stanie aż tyle zjeść. No ale taka akcja, nie? 3 dania na zamówieniu, to tutaj poszliśmy trochę dalej, czyli wszystko co jest w karcie po prostu. Koleś zwariował. Biorę wszystko, co jest w karcie. Nie siedzę w twojej karczmie, czyli jakby jestem w innej lidze, mordo, nie? Nie siedzę, kurwa, w tych wieśniackich, kurwa, spelunach i ogólnie nie przyciągają mnie takie kluby pseudoekskluzywne i, kurwa, takie podkoszule i, kurwa, spompowaną ekskluzywnością, gdzie tak naprawdę chodzą ludzie, którzy w ogóle nie są ekskluzywni, ale chcą się pokazać w tym klubie. Nie siedzę w tej karczmie, to jest dla mnie wiejskie po prostu, kurwa. Bujam się w projektancie, czyli w ciuszkach, kurwa, designerskich, wiadomo, Marcelo Bullon, Misbehave i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie ta zwrotka powstała na freestylu, więc po prostu dlatego często są takie tutaj proste rymy i tak dalej. Po prostu nawijałem to na free, nie pisałem tego tekstu i tak dalej. Dobra, i teraz tak. Możesz wydać elegancji, kamkoliv mnie przyjdziem. Wyjdziesz elegancki, jak do ciebie przyjdziemy. Dostawiamy flaszki, dostawiamy gandziu. No wiadomo. Ktikolev, jestem sam doma. Jestem w teriu przed tym, než dostanu koma. Kurwa, no ciężkie to jest. Powiem wam, gdykolwiek jestem sam doma, czyli kiedy jestem sam dom, w domu, jestem w terenu przed tym, jestem w terenie przed tym, niż dostanu koma. Koma to... Ciężko mi to przetłumaczyć, no. Rozumiem tu coś...
Kiedykolwiek jestem sam doma, jestem w terenie przed tym, niż dostanę koma. Nie wiem. Jestem w terenie przed tym, niż dostanę komentarz na ten temat. Nie wiem, powiem wam szczerze. Tak czy siak, mam nadzieję, że wszystkim moja twarz, moje tłumaczenie, tutaj mi akurat znajdź twarz wyskoczyło. Mam nadzieję, że wszystkim moje tłumaczenie zwrotek Izomandiasa pomogło, że zrozumiecie teraz więcej z tego, co nawija. Może koma, że śpiączka. No ja też tak właśnie myślałem, że koma to jakaś śpiączka. Ale to jest napisane przez K i przez U w ogóle z kreską. Może to być coś z kuma, czyli też, że przyjść. Kuma. Do stanu kuma, że może się przykumać chce do kogoś. Chuj wie. Generalnie słuchajcie, to jest koniec tego live'a. Traposfera na Facebooku. Link znajdziesz w opisie. Kliknij w subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Napisz coś ciekawego w sekcji komentarzy. Traposfera.